Patryk, ostatecznie wygrywamy 3-2, bardzo trudny mecz, zwłaszcza ta pierwsza tercja, którą przegraliśmy 0-2. Jak ją skomentujesz? No myślę, że słabo wyszliśmy w ten mecz, a Zagłębie pokazało, że w tym sezonie, jak i w zeszłym, potrafi grać w hokej i nie odda każdego meczu za darmo. Także myślę, że Zagłębie pokazało się z dobrej strony. No ale odpowiedzieliśmy w drugiej tercji, 3 bramki, znacznie lepsza gra. No i też kluczowe było to, że przełamaliśmy tą bardzo mocną obronę Zagłębia. No tak, myślę, że wyciągnęliśmy wnioski na drugą tercję i dobrze zagraliśmy tą tercję. Strzeliliśmy 3 bramki i z tego powinniśmy się cieszyć. Myślę, że w trzeciej tercji nie było to też spotkanie idealne, ale musimy wyciągać wnioski i w niedzielę kolejny mecz. Dla Ciebie to też pewnego rodzaju przełamanie, bo udało się strzelić pierwszego gola w sezonie. No tak, udało się strzelić, pomóc drużynie i to jest najważniejsze.